Hej, hej, dzień dobry czarodzieje i czarownice, witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Jesteśmy podczas pierwszej próby czarodzieja Percivala, którym widzieliśmy się oczywiście w komnacie mapy. No i mamy pewną zagadkę, ze starożytną magią tak naprawdę. No i właśnie, jak chcielibyśmy dostać się na drugą stronę. Tak, Traces of Ancient Magic. Ale my musimy zaraz. Traces of Ancient Magic w taki sposób. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko wiecie, co ja bym chciał zrobić? Chciałbym dostać się do tej skrzyni, która jest po drugiej stronie. A jak patrzymy przez te wrota, to niestety, ale tam nie mamy tego podestu. Tak samo jak patrzymy przez te wrota, to mamy... A, zaraz. A, no właśnie, w taki sposób. Nie zauważyłem wcześniej tego uchwytu. Dobra, teraz mamy wszystko git. Co prawda smukłe rękawice pojedynkowe, nie jest to coś, co bym chciał tutaj zdobyć, no ale niech będzie. Okej, i teraz sobie tak, wskoczymy sobie tutaj, wrócimy, przyciągniemy się tam. I teraz moglibyśmy... Nie. Najpierw tam. I tutaj musimy teraz przeskoczyć prawdopodobnie na tą drugą platformę. Aha! Łatwiutko! Dobra, ty już mi tam nie podpowiadaj, kolego. Myk. No dobra. Kolejne zagadki łamigłówki za nami. O, eliksiry wigienowe! Dwa eliksiry wigenowe i to tak po prostu leżące na ziemi. To oznacza tylko jedno. Hehe. Kiedy zazwyczaj w grach dostajemy dużo potionów? Grubo. Nie możesz więcej nieść eliksiru wigenowego. Jeszcze więcej eliksiru wigenowego. No, coś mi się wydaje, że tam będzie pewien problem, z którym trzeba będzie się w jakiś sposób rozprawić. Kurczę, naprawdę te ruszające się ścieżki, schody robią na mnie niesamowite wrażenie. O, super. Jeszcze tam mamy coś do rzucenia. A zaraz, na nich akurat jest chyba dobre... Może nie Accio, a Expelliarmus. Dobra. I teraz tak, temu kontringo... O ty kurde, bałwanie ty. Ty, a ja mam dwa razy Expelliarmus, nie, to nie, niepotrzebne. Dobra, dajmy sobie to... Teraz. Nie widać za bardzo tego, jak oni naskakują na mnie. Świetnie. Ktoś jeszcze jakąś drętwotę? Ło! Srogie obrażenia wchodzą. Jak mają drętwotę na sobie, no? Come on. Jak ładnie rozpaćkany. Nope, nie dzisiaj. Ale oni się ładnie rozspują. O, super. Obrońca myśli od siebie. O, dobra, lepiej chyba odejść. Wow! Ty, połowę zdrowia mu zadaliśmy obrażeń. Całkiem nieźle. Jeszcze połóweczka. Oj, nie, dobrze. Zaraz.
Super! I teraz wjeżdżamy w ciebie! Teraz wjeżdżamy w ciebie! Chyba od tego trzeba odejść trochę. Dobra, lecimy dalej z obrażeniami. O kurde, jak tu? Protego miał być? To w takim razie, jak mamy fioletowe, to... Syp. Żółte, halo! No ale tak się nie bawimy, że ty co chwilę zmieniasz. No. Leżeć było. Czy to była ta próba? Próba mocy? Tylko, że z drugiej strony nie jestem do końca... Nie jestem do końca pewien, czy osoba, która przejdzie taką próbę zabójstwa, no, jakiegoś takiego ożywieńca, można powiedzieć, no to jest po prostu potężnym magiem. Okej, okay, ale tą potęgę może wykonać do złych celów, którą by uzyskał... O! W postaci tej starożytnej magii, prawda? Było mówione, że ona w rękach no, nieodpowiedniego czarodzieja może być zgubna. Wspomnienia Percivala Rackmana. Kolejna myśl odsiewnia. Co tym razem? O, nasza mała koleżanka zaczyna posługiwać się magią i to z tą starożytną. Transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The trout was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Obliviate? It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor! I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Wow, i została nauczycielką w Hogwarcie. Ha. Nieźle. Another memory. Now to find a way out of here. Super. All crystallized stone. Tylko that must be the way back to the map chamber. Tylko dlaczego ona tak dorosła, a oni się w żaden sposób nie zastarzeli? Od takiej małej dziewczynki aż do
Nauczycielki w Hogwarcie? Trochę podejrzane. Maczali palce w jakimś albo całego siebie. W tym. Jakimś tam eliksirze. Kamieni nieskończoności czy coś. Nicolas Flamel, nie wiem czy już żył wtedy. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. Dokładnie. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sandbacar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter. Of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Z Wiktorem, no. Perhaps. But we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest. I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. No, akurat ten jak well, wychodził, goblin. Worth a try. See what you can find out. Of course, wyglądał don't forget przyjaźnie. My studies. Yes, sir. Before you go. Tak? Co się stanęło się? Stanęło panie Charlesie? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. A znaleźliśmy, tak, owszem. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, skromniacha, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Skromniacha, że on się rzadko myli. Czyżby nastała jesień? Chyba tak. To co, teraz będzie ładnie złoto. Super. Super, super. Szkoda, że znaczek Ravenclaw zasłania ten kaptur. Przeczytaj pocztę. Nie mamy nowej poczty? Chyba nie. Okej. Misja ukończona. Świetnie. 260 punktów doświadczenia. Ciekawe, czy będziemy mieli jakieś nowe... Czekaj, chyba na górę. Czy będziemy mieli jakieś nowe zadania. Na pewno będziemy musieli się czegoś nowego nauczyć. Dobra, co jeszcze? About a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. This Dedalian Keys challenge is coming along nicely. Dobra, czyli tak, pan woźny chce z nami się widzieć oraz gość, który ma nam ulepszyć miotłę. O, jeszcze. After class, once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Profesor Onai.
A bardzo chętnie. No dobra, no to zobaczmy, jak kształtują się w takim wypadku zadania. Mamy tutaj też jakieś inne zadanie poboczne? Tak. Mamy tutaj jakieś trytona wodna... Trytona woda zmącona. Tutaj też mamy jakieś zadanie poboczne w Hogwarcie. A w Hogsmeade? Zamiatanie konkurencji. Kup od Albiego Wixa modyfikacje miotły. A jak wyglądają tutaj misje? Uuu, zajęcia o zwierzętach! Niedola woźnego. Będziemy mogli się nauczyć Alohomora. I... Muszę udać się do Hogsmeade pod trzema miotłami. Powinno być Sirona. Wymagane Depulso. A zadanie profesor Onai? Zbierz smarki trolla. Użyj Depulso na lewitującym wrogu. Okej. Alright. No dobra, ale skoczmy w takim razie na to zadanie poboczne. Zanim pójdziemy na główne, to skoczymy sobie na zadanie poboczne. Teraz tylko tak, jak mamy się tam dostać? Najszybciej to chyba stąd, z wielkich schodów. Coś mi się wydaje. Chociaż Alohomora też by była bardzo przydatna już w tym momencie, więc można by było też zagadać do woźnego. Jak tam w ogóle z naszymi rzeczami w ekwipunku, wyposażenie, bo tutaj trochę rzeczy pozbieraliśmy, mamy 23 na 24, więc trzeba będzie zdecydowanie za chwilę pójść to wszystko posprzedawać. Ale do Hogsmeade i tak nas prowadzą ścieżki z tego względu, że no właśnie, do tego gościa ulepszającego miotły mamy iść. No dobra. Let's go, let's go. Aha, doczytywanko. Oczytywanko. A tu nie było czegoś, co mógłbym uderzyć? Nie, ale jest, zobaczcie, jest Feniks. Jest Feniks, z którego nic niestety nie wynika. Dobra, złazimy na... Chociaż zaraz. Czy to nie jest miejsce, w którym można by było usiąść na miotłę? No jasne, że tak. Cyk. Tak patrzę przy okazji po schodach, czy nie ma tutaj czegoś, co mógłbym sobie podnieść. Ale nie widzę nic takiego. No dobra. Tuż tu. Mam ci jakoś pomóc pływać? No przecież tutaj chyba się nie utopisz, Going for a swim? Goodness no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. Łączniczka z trytonami? To the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we dueled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you? You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. Okej, no spoko. Kolejna, która tutaj wychodzi przed szereg i uważa, że powinni być w jakiś tam sposób lepiej traktowani. Spoko. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. No dobra, coś więcej? How has wizardkind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us, despite the many similarities between our cultures. To jest trochę ludzie wody, nie? One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course.
And I'd share with them anything they wanted to know about wizardkind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. Taki trochę lud Atlantydy. What is it about the Mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known Mer people, Sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Dobra, no to ci mogę pomóc, well, tylko nie wiem do końca jak. Could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you. Thank you, thank you. The last thing I want is for them to think I shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. Just there. I can't wait to hear about what you Trytona woda z Monsona. Tutaj, tak? No dobra, no to go. Look at this place. Did the Mer people really leave Narada an artifact? Czekajcie, zobaczcie co tu jest. O kurcze. Lumos. Expelliarmus. Nie do końca tak. Incendio. Now then, I need you to come with me. Niekoniecznie. Kurczę, muszę je w jakiś sposób uwolnić, pozwolić im gdzieś pójść, albo je gdzieś zabrać. Dobra, tylko na razie nie mam zielonego pojęcia gdzie. No to już wiem gdzie. Okej, czyli potrzebujemy 3 razy ćmy. Masz tutaj jedna. Now for the rest of you. Myk. Zapraszam ciebie. Tutaj. I ostatnia. Ciema. Lumos. No dawno z tymi ćmami się nie bawiliśmy, nie? Wow. No jeśli faktycznie Trytoni to zbudowali. Trytoński artefakt. I czy to będzie łącznikiem w jakiś sposób ze światem Trytonów? Ten trytoński artefakt? Ale ona jeszcze chyba nie zna ich języka. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc w jaki sposób się niby skomunikuje? Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. That's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Cieszę się, że mogłem pomóc. And I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again. So much. You may have just helped improve relations between wizardkind and Mer people for decades to come. Polecam się na przyszłość. I can't wait. A ile z tego mi wpadło do łapki? Szaty łącznika. Well, the joke is on you because now you won't be getting any of her goose and gooseberry pie. A, wyjedz! No ale nie zrobił sobie z tego chyba większego problemu. Dobra, sekretne pomieszczenia. Wracamy do pokoju życzeń, dlatego że mamy parę rzeczy niezidentyfikowanych. Niezidentyfikowanych, a musimy posprzedawać co nieco. Zidentyfikujmy. Mamy czarne rękawice. Świetnie. I karmazynowe odzienie podróżne. Zbierzmy sobie to i to. Świetnie. I teraz można by było zarzucić żurawia do wyposażenia. Na jakiś czas możemy pewnie się troszeczkę wzmocnić jeszcze. To jest lepsze, reszta do sprzedania. Na twarzy
Nie możemy mieć nic lepszego. A te rękawiczki to w zasadzie można wyłączyć. Nie muszą one być widoczne. Żadnego kapelusza nie znaleźliśmy. Jeśli chodzi o szalik, nie mamy żadnego lepszego szalika. Znaczy mamy, ale nie mamy poziomu na to, żeby go nosić. Co do szat. Szat też nie mamy lepszych. Nawet ta, która jest zablokowana przed używaniem, też nie jest lepsza. I tutaj też nie jest to niestety lepsze. No dobra, a czy nasza szata może w jakikolwiek sposób lepiej wyglądać? Nie. Tak też nie. Jezu, wyglądamy ohydnie. Powiem szczerze, że dla faceta to jakoś tak to nie wygląda fantastycznie. To w ogóle to futro jakieś. Okej, pokażmy, że jesteśmy z Ravenclaw, tak? I teraz lecimy do Hogsmeade. Po pierwsze, w Hogsmeade trzeba sprzedać co nieco fantów. A po drugie, mamy zadanie poboczne, jakby nie patrzeć. Możemy do pana Pipina podskoczyć. Pana Pipina sprzedamy ciuchy, mimo tego, że on oczywiście para się eliksirami. To my mu sprzedamy inny staw. Welcome. Chciałbym panu sprzedać tak. To przydałoby się sprzedawanie wszystkiego naraz. 4000. No, sprzedawaj. Dobra, i nawet te, których nie mogę wykorzystywać, też możemy sprzedać, bo niektóre są gorsze od tego, co posiadamy. To sobie zostawimy. Świetnie. Save me a lot of time and trouble. No to teraz można skoczyć do tego gościa od mioteł. Bo powiedział nam, że możemy się zgłosić po ulepszenia do naszej miotły. Hello. Welcome back. I've arranged a special Olby. Price on the broom upgrade for you. Ulepszenia zwiększające przyspieszenie i prędkość twojej miotły za tysiaka. Opłacało się sprzedać ten cały staw, bo mamy na ulepszenie. Batysiaka zarobiliśmy. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumors of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Nie, no jasne, oczywiście. What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against through us all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. No nie, no oczywiście, że lecimy tam. Really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Okey-dokey. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Czyli zamiatanie konkurencji 2,5 kilometra stąd. Jeśli oczywiście to wszystko liczymy w metrach, co nam się pokazuje. Na południu, przy Irondale, no to chyba najszybciej będzie nam przelecieć stąd, Skinbridge. Podskoczymy tam i pokażemy jej, gdzie raki zimują, albo po prostu kto jest lepszy w lataniu na miotle. Bo oczywiście jestem to ja. Cyk. Bo oczywiście to jesteśmy my. Dałbym też dużo za... Ktoś tutaj się wyleguje. Dałbym też dużo za otwieranie to zamków wreszcie, za to Alohomora. Ale to jest zadanie główne, więc jeszcze sobie porobimy tutaj po boki. A później będzie można pójść w full explore, jeśli uda nam się oczywiście opanować to Alohomora, bo będziemy mieli praktycznie większość takich pasywnych rzeczy do eksploru ogarnięte. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. No, hey. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial.
And you'd better be taking part. No, oczywiście, że wezmę, nie? Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good for nothings who usually challenge me. Ej, miła jest wreszcie dla mnie. To be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Jasne, a godny przeciwnik. Strong competition. Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Nawet się zaśmiała. Soft. No one goes round telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record, fifth year, and don't be disappointed when you lose. Ja przegrać. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Come on. Mam ulepszoną miotłę, będę jeszcze szybszy niż ostatnio. Yep. Let's go. Kolego. Co to w ogóle z na starcie jakiś... jakaś ściema. O właśnie, oj tak. Tam ledwo zahaczyłem tą obręcz, ale udało się. Dobra, tyle mi wystarczy. Nie muszę też chyba wszystkich tych kulek zbierać z przyspieszeniem, bo ja tego przyspieszenia mam aż nadto. Z tych kulek. Więc od obręczy do obręczy mi wystarcza. Cały czas na speedzie. Excellent. Cyk, 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 cyk. Łatwiutko. I to ma być... To ma być trudna trasa. Ha! Nie dla mnie. Dobra, 12 obręcz. To już jesteśmy za połową. Faktycznie taka wytrzymałościowa trochę. Sprawa. No i przy okazji mamy też oblot okolic. Co sobie oznaczymy na mapie, jak to wszystko wygląda. Dobra, leć, 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 leć. Okej. Podbitka. I jeszcze dwie ostatnie obręcze. Ta. 10 sekund do 2 minut. Damy radę poniżej 2 minut? Damy radę, damy radę, damy radę! Damy radę, jest! Minuta 57! Wow! Teraz pobij to! Imelda? You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get no, put out. No, kogoś na pewno zacznie szczypieć. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? Who? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. No, kto by się spodziewał? When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms. Pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. Oczywiście, do zobaczyska. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial. If you don't lose your nerve. Nara. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Swoją drogą, jesteśmy w ciekawym miejscu, gdzieś tak mocno na południe od Hogwartu. Another successful flight. You should let Mr. Weeks know.
Więc będzie można sobie tutaj to ewentualnie też zwiedzić. Tu jest też w pobliżu jakaś wioska. Ale na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie, ja dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam Was do dwóch playlist proponowanych dla Was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.